Jak zrozumieć, do czego służą różne mikrofony i się w tym wszystkim nie pogubić? Ale przede wszystkim, jak wybrać ten właściwy do moich potrzeb? Odpowiedź w dzisiejszym odcinku. Pora odsłonić kurtynę i się przekonać. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Grzesiek Orlikowski i witam Was serdecznie na kanale Bliżej Sceny. Staram się tutaj od podstaw przekazać wiedzę na temat techniki scenicznej, różnych rzeczy związanych z nagłośnieniem. Też na pewno za chwilę będą odcinki o oświetleniu. Więc jeśli podoba Wam się to, co robię, to proszę Was, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo to bardzo pomaga mi rozwijać kanał. Oczywiście jest to także dla mnie forma nauki. Z każdym filmem sam uczę się czegoś nowego i no jest to takie mega fajne i przede wszystkim cieszę się, że mam dla kogo tworzyć. Przypominam, że wcześniej nagrałem film, w którym omówiłem taki główny podział, czyli czym są i gdzie używa się mikrofonów pojemnościowych i dynamicznych. A teraz opowiemy sobie o innych rodzajach, z jakimi można się spotkać. Jeśli nie widzieliście tego odcinka, to tu macie link, a jeśli nie jest to dla Was nic nowego, no to nie przedłużam już i zapraszam Was na drugą część. Z mikrofonów bezprzewodowych skorzystamy wszędzie tam, gdzie nie możemy albo nie chcemy rozwijać kabli. Tutaj zasada działania jest nieco inna niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań przewodowych i mogą one się wydawać dość skomplikowane w użyciu, dlatego o nich więcej powiem w osobnym odcinku. Oczywiście nie chcę nikogo obrazić w ten sposób, ale wszystko sprowadza się do tego, że spuszczacie muzykę ze smyczy i teraz hulaj dusza, piekła nie ma, muszę sobie swobodnie biegać po scenie. Ma to oczywiście swoje wady i zalety, jak wszystko zresztą. Tylko wspomnę jeszcze, że taką odmianę bez przewodów nazywamy mikrofonami nagłownymi i jak wskazuje nazwa, nosi się je na głowie. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tych modeli, no to w opisie filmu znajdziecie do nich link w sklepie Music Express. Całkiem popularne są podobne do nich mikrofony Lavalier albo krawatowe. Można się spotkać z tymi dwoma określeniami, ale odnoszą się do tego samego. Przypina się je do ubrania, gdzieś tutaj na przykład, osoby mówiącej i dzięki temu zachowujemy stały odstęp. Zarówno krawatowe, jak i nagłowne fajnie sprawdzą się, jeśli wokalista, prezenter, aktor sporo się przemieszcza i potrzebuje mieć wolne ręce. A dodatkowo krawatówki będą nam działać na korzyść, gdy po prostu chcemy, aby mikrofon nie rzucał się za bardzo w oczy. Trzeba jednak trochę obycia z nimi, bo potrafią zbierać szelest ubrań i inne niechciane dźwięki. Mikrofony instrumentalne albo wokalowe. Nie jest to bynajmniej sztuczka sprzedażowa, żeby mało ogarnięta osoba w temacie kupiła ten czy tamten produkt. Mikrofony naprawdę konstruuje się z myślą o konkretnym instrumencie i nawet nie wiem, co miałbym Wam teraz pokazać, bo tego jest naprawdę mnóstwo. Do nagłośnienia skrzypiec albo saksofonu możecie użyć na przykład takiego specjalnego małego mikrofonu podobnego do Lavalier, a z kolei do perkusji tworzy się dedykowany zestaw składający z kilku różnych mikrofonów. Inny mikrofon będzie do bębna wielkiego, którego każdy nazywa stopą, co innego do werbla, tomów, a jeszcze co innego do overheadów, czyli talerzy. Wynika to po pierwsze z budowy, po prostu mikrofon musi być fizycznie odpowiednio skonstruowany, żeby umożliwiał montaż i poprawnie oraz skutecznie zbierał dźwięk z instrumentu. No i po drugie, zazwyczaj nie potrzebujemy mikrofonów, które jednakowo pracują w całym paśmie. Każdy instrument ma swój własny zakres i dominują w nim pewne częstotliwości, a inne mogą być w ogóle poza zakresem. Natomiast mikrofony wokalowe wszystkie raczej wyglądają podobnie, po prostu nie mają płaskiej charakterystyki. Jeśli nie wiecie, o co chodzi z tą charakterystyką, to tutaj macie odcinek, w którym to wyjaśniam. A jeśli już to wiecie, no to po prostu oglądajcie dalej. Mikrofony kardioidalne, superkardioidalne i hiperkardioidalne zdecydowanie do wokalu na scenę. Kardioida to podstawowy wybór w realizacjach na żywo. Natomiast jeśli jest bardzo głośno, na scenie jest wiele instrumentów, ogółem dużo źródeł dźwięku, no to czasem lepiej skorzystać z super albo hiperkardioidy. Trzeba tylko wtedy uważać na ustawienie monitorów odsłuchowych na scenie,
czyli tych kolumn, które leżą przed muzykiem, bo jeśli będą za mikrofonami, no to można się spodziewać sprzężeń. Są niestety tacy wokaliści, którzy podczas występu machają mikrofonem na prawo i lewo i wówczas trochę tracimy kontrolę nad swoją pracą, ale należy się już z tym liczyć, że nie wszystko zawsze pójdzie po naszej myśli. Oczywiście te wszystkie charakterystyki też wykorzystuje się w nagraniach, częściej lub rzadziej, też w zależności czy jest to dynamik czy pojemność. Ustankowe najczęściej użyjemy w studio, gdy chcemy jednocześnie nagrać dwie osoby. Nie musimy wtedy ustawiać drugiego mikrofonu, ale ma to też swoje wady, bo mamy chociażby ograniczony wpływ na późniejszy miks i nie możemy osobno obrabiać wokali. No ale jeśli byłby to zwykły wywiad, no to nie ma się co zastanawiać, tylko brać. Z dookólnych najlepiej korzystać, gdy ma się kontrolę nad otoczeniem, czyli również w warunkach studyjnych. Na przykład chcąc nagrać chór, możemy pomyśleć o takim rozwiązaniu. Czasem też takie mikrofony używa się w jakichś salach konferencyjnych, gdzie wszyscy siedzą wokół. Ewentualnie, jeśli potrzebujemy do czegoś nagrać jakieś tło, na przykład dźwięki przyrody, chociaż może teraz trochę za bardzo wymyślam. Ale często też krawatówki i mikrofony nagłowne są wszechkierunkowe i mikrofony reporterskie, w sumie kolejna kategoria. Oprócz tego, że dookólne, to jeszcze często ukształtowane pod głos, pod wokal. To jeszcze taki mały bonus, mikrofony pojemnościowe, te z wyższej półki, przeważnie mają już zmienną charakterystykę, to znaczy możemy swobodnie przełączać się między jedną a drugą i to na pewno jest bardzo fajne i przydatne. Wydaje mi się, że mikrofon studyjny często znaczy tyle co pojemnościowy, pewnie dlatego, że zwykle do nagrań studyjnych używa się pojemnościówek. Ale to znowu nie jest ścisła reguła, bo nagrania też realizuje się za pomocą mikrofonów dynamicznych. Decyduje o tym głównie wiedza, doświadczenie i preferencje realizatora oraz wykonawców. Warto jednak wiedzieć, że no takiej kategoryzacji dokonujemy na tych najczęściej wykorzystywanych modelach do amatorskich, no i też profesjonalnych nagrań. Można się też spotkać z takimi określeniami jak mikrofon dla DJ-a albo mikrofon dla YouTubera. Czy to oznacza, że produkuje się specjalne mikrofony do takich zastosowań? Oczywiście, że nie. No chyba, że ktoś jest tak bogaty, że powie: hej, zbudujcie mi mikrofon. Jest to taki bardzo umowny podział, również mający na celu ułatwić nam identyfikację i wybór. Chociaż, no moim zdaniem, im więcej różnych nazw, tym trudniej się w tym wszystkim odnaleźć. DJ-e będą raczej używać dynamicznych mikrofonów wokalowych. Możemy to śmiało podpiąć pod zastosowania sceniczne. A z kolei YouTuberzy nagrywający różne vlogi i podcasty mogą szukać wśród mikrofonów pojemnościowych. I zazwyczaj wystarczą do tego tańsze rozwiązania USB. Możemy też do tego worka wrzucić wszystkie mikrofony krawatowe i nakamerowe. Dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Jak widzicie, mikrofonów może być strasznie, strasznie dużo. I czasem trudno powiedzieć, że no, to jest do tego, a tamto do tego i nie może zrobić inaczej. Zawsze jest dużo ale. Ale mam nadzieję, że wam chociaż trochę pomogłem. Jeśli wam się podobało, no to dajcie łapkę w górę, subskrypcję, piszcie komentarze, piszcie, czy odcinek był wartościowy. Czekam też na wasze propozycje odcinków. Zajrzyjcie koniecznie do sklepu Music Express. Mają naprawdę dużo fajnego sprzętu w ofercie i na pewno pomogą wam dobrać odpowiedni mikrofon do własnych potrzeb. Ja tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia na scenie za tydzień. Cześć! La valiel. La valiel.